Witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo epetrol.pl. W tym tygodniu obserwujemy na światowych rynkach ropy gwałtowny wzrost cen surowca. Ropa rośnie już od dłuższego czasu. Cena zamknięcia na londyńskiej giełdzie ropy Brent od 6 dni jest w trendzie zwyżkowym, także tutaj zmagamy się z tym, że ceny ropy idą cały czas w górę. Jeszcze tydzień temu notowaliśmy poziomy poniżej 100 dolarów, to były poziomy najniższe od lutego tego roku. W tym tygodniu, dziś właściwie mamy już ponad 110 dolarów, także ropa bardzo szybko odrobiła straty z ostatnich tygodni i kosztuje ponownie powyżej 110 dolarów. Taka sytuacja na światowych rynkach na pewno sprzyja podwyżkom w Polsce i takie podwyżki faktycznie odnotowaliśmy. Nie dotyczyły one wszystkich typów paliw, bo na tym samym poziomie pozostała cena benzyny bezołowiowej 95, która nadal kosztuje w Polsce średnio 5,19 zł. Odrobinkę podrożał olej napędowy, tutaj 1 grosz w górę. Mocno natomiast skoczyły kolejny tydzień z rzędu ceny autogazu. Za autogaz płacimy już średnio w Polsce 2,82 zł. I to jest taka niestety smutna wiadomość, ponieważ te ceny rosną od dłuższego czasu. Od września to już ponad 13% więcej niż jeszcze właśnie w koniec wakacji. I możemy się spodziewać, że niestety ceny nadal będą szły w górę. Tutaj poziom 3 zł, o którym już wspominaliśmy w poprzednich komentarzach, jest jak najbardziej realny, że możemy go zobaczyć do końca roku. Także niestety użytkownicy autogazu muszą zmagać się z wysokimi cenami. W tym tygodniu też mieliśmy do czynienia z dosyć taką ciekawą sytuacją na polskim rynku paliwowym, mianowicie polski PKN Orlen obniżył najpierw ceny na stacjach własnych, maksymalne ceny paliw. To była połowa ubiegłego tygodnia, natomiast w tym tygodniu ponownie je podniósł, także tutaj koncern zaczął dynamicznie reagować na sytuację na światowych rynkach, bo tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy w zeszłym tygodniu ceny poniżej 100 dolarów, dzisiaj ponownie 110 dolarów, także widzimy, że sytuacja cały czas dynamicznie się rozwija i jest duża zmienność. Także myślimy, że w najbliższym czasie ceny mogą utrzymywać się nadal na wysokich poziomach, ewentualnie lekko wzrosnąć, także musimy się przygotować na to, że paliwa cały czas będą drogie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.